Siemano dla wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku, w którym znalazłem kolejną mapę do domu jakiegoś twórcy i tak dalej. I w dzisiejszym odcinku mamy mapę do domu Logana Paula. Jeżeli nie wiecie, kto to Logan Paul, no to to jest jeden z popularniejszych twórców zagranicy. On m.in. bił się ostatnio z Floydem Mayweatherem, więc zobaczymy, co dzisiaj się tak naprawdę dowiemy i co zobaczymy na tym świecie, prawda? A ja oczywiście, zanim rozpoczniemy odcinek, to poproszę was o to, żebyście zostawili łapkę w górę i zasubskrybowali kanał, ponieważ odcinek są codziennie o godzinie 19:19, więc wydaje mi się, że warto. A ja oczywiście witam was w Minecrafcie. Wchodzimy sobie tutaj na nasze światy i jak widzicie, mamy dom Logana Paula. To jest dzisiaj mapa do domu Logana Paula. Myślę, że to będzie jeden z ciekawszych odcinków, bo wydaje mi się, że Logan Paul to jest jednak, kurczę, dosyć bogaty człowiek, więc jestem ciekaw, jaki ten człowiek będzie miał dom wypasiony w Minecraft. No, jestem tego ciekaw. Więc po prostu wchodzimy na ten świat i zobaczymy, co tak naprawdę tam się kryje. Dobra, widzowie, jesteśmy na świecie. Nie wiem, co to jest, ale widzę, że tu są już inne drzewa, czyli taka typowa Ameryczka, słuchajcie. Typowa Ameryczka, tu mamy, widzę, ocean, więc to pewnie jakiś, prawda, tutaj, że tak ujmę, no, amerykańskie klimaty, nie da się ukryć. I mamy jakąś skrzynkę, dobra. Okej, okay, jest mapa, czyli to, co miało być. Mapa do domu Logana Paula, okej. Okay. Mamy wiadro mleka i mikstura niewidzialności. Nie wiem po co, ale okej, okay, sprawdźmy może to. Ja wezmę sobie tą skrzynkę, jakby może nam się kiedyś przyda, może nam się przyda. Jakby rozumiem, że ta pota na niewidzialność jest po to, żebyśmy się mogli niepostrzeżenie włamać do jego domu. Ale dlaczego pota na niewidzialność? Nie wiem, żeby on tu był czy coś. No jeżeli tutaj będzie Logan Paul, no to na pewno to będzie spoko. Dobra, patrzmy. O kurde, ale ogromna chawira. Ej, to jest... Czy to jest... Nie, gdzie tu jest chata? Czekajcie, ja to dobrze rozumiem? To wygląda trochę... Nie wiem, jak to rozumieć, w sensie, nie wiem, dziwnie to wygląda, taka strasznie poszarpana, tak jakby była zniszczona czy coś, ale może to jest taki design amerykański i po prostu ja go nie rozumiem. Widzę, że jest kropka na mapie, więc to znaczy, że jesteśmy gdzieś w pobliżu. Ja to sobie dam do drugiej ręki i na szybko uzbieram sobie jakieś rzeczy podstawowe, żebyśmy po prostu, wiecie, mieli jakiekolwiek narzędzia tutaj w ogóle, bo to trzeba zawsze od tego zacząć, bo to zawsze nowy świat. No jakby, no niby żyjemy na tym samym świecie, no ale w Minecraft to są zawsze inne światy, no wiecie, tu każdy ma inny swój świat, więc to nie można tak na to patrzeć, że nie będzie wszystko na jednym miejscu. Ale dobra, zróbmy sobie crafting, zróbmy sobie patyki od razu. Znajdźmy gdzieś jakiś kamień czy coś, żebyśmy mogli zrobić sobie od razu narzędzia jakieś takie lepsiejsze, że tak tu i tu jest w ogóle jakoś tak poniszczone, to czy to tak naprawdę wygląda w Stanach? Dobra, o, tam jest chyba kamień, tak. Tam jest kamień, dobra, lecimy, a tu też jest, tak, tu też jest, dobra, to, a tu nawet chyba bliżej, a nie, to jest żwir, no dobra, to przejdźmy tutaj na pewno mamy, dobra, jest kamień i zróbmy sobie na szybko narzędzia, zanim pójdziemy do tego domu Logana Paula. Dobra, uwaga, bierzemy tutaj, szybko zbieramy, co by byle stona. Ja osiągnięcia zdobywam, czyli, no, jak widać, jestem tu first time, że tak to ujmę, a po tak amerykańsku. Dobra, i teraz robimy narzędzie. Mamy 7 ten, czyli na ile nam to starczy? Nam to starczy na pewno na siekierę, starczy nam na pewno na kilof i starczyłoby nam jeszcze na łopatę. No, ale zbiorę więcej tego, to zrobimy sobie jeszcze... Znaczy, no co nam... Nie, no łopata nam wystarczy w sumie, nic więcej nam nie będzie potrzebne. Dobra, zróbmy tak i tyle na razie. To reszta nam nie będzie potrzebna. Zróbmy sobie też łódeczkę. O, to nam się przyda, bo nie wiem, czy nie będziemy musieli gdzieś płynąć. Ogarnijmy sobie tutaj ten ekwipunek. Mamy to, weźmy sobie miksturę, tutaj jesteśmy, żeby mieć pod ręką i... Jesteśmy chyba gotowi na to, żeby wyruszyć w podróż za tą mapą, czyli po prostu czekajcie, ja wrócę do tego miejsca, w którym byłem, bo możliwe, że to będzie gdzieś w tamtą stronę i ja po prostu źle poszedłem. Wiemy na pewno, że ten dom jest koło morza, więc po prostu na pewno będziemy musieli popłynąć, mi się wydaje. Chociaż nie wiem, czy my nie jesteśmy na tej wyspie, bo jak widzicie, kulka jest gdzieś w tamtym miejscu. I teraz tak, czekajcie, czy jak ja idę w tom, to ta kulka idzie szybko? Tak, idzie szybko, czyli to będzie... To będzie tam albo tam, czekajcie. I my jesteśmy jakby na wschodzie, czyli na east i teraz na west trzeba iść, czyli w stronę W. Tam jest W, czyli to jest w tamtą stronę. Okej, no i super, gitara siema. Lecimy w takim razie. Gitara siema, w ogóle jak ja tego dawno nie słyszałem. To jest w ogóle takie stare powiedzenie, ja nie wiem, czy widzowie pamiętacie, jak ten tekst powstawał, to pozwolę sobie o stwierdzenie, że wtedy jeszcze ładowaliście kubsko w pieluchę, więc to troszkę dawne czasy były. No ale dobra, płyniemy na W, dobrze płynę? Dobrze płynę, czyli w tamtą stronę to gdzieś jest. Zaraz nam się powinien gdzieś, że tak to ujmę, pokazać ten dom Logana Paula, czy coś takiego. Czekajcie, czy ja dobrze na mapie... Ej, dobra, chyba jesteśmy bliżej, tak mi się... Ej, ej! Jest coś! Czy pojawiam... Nie, jeszcze się nie pojawiam, ale to jest chyba to... Ej, to jest chyba to! To jest chyba to! Widzowie! Jesteśmy... Nie ma nas jeszcze na mapie. Ej, co jest, kurczę? To nie jest to? To jest jakiś... O kurde, tam jest Logan Paul! Nie, to się nie dzieje naprawdę, czekajcie. Muszę to płynąć dalej. Ej, dobra, tam jest Logan Paul, normalnie biega po brzegu.
Nie, dobra, to już wiem, po co mi ta płota na niewidzialność. Ej, dobra, to jest powalone. Mamy loga na Paula na serwerze. To jest... Jo, nie mogę, co jest grane. Znaliśmy jego Javierę i on jeszcze jest w niej. To się nie dzieje naprawdę. Dobra, jesteśmy, tak, to jest ten dom. Dobra, ja tu podpłynę. Wiecie co, ja piję od razu do płota na niewidzialność, bo on tutaj jest blisko i nie chciałbym, żeby on mnie zauważył. Więc robimy tak, bierzemy tą mapę tutaj w tą rękę, pijemy płota na niewidzialność i idziemy zobaczyć, co on tutaj ukrywa. Może odkryjemy jakieś tutaj rzeczy, które ukrywał, czy coś. Dobra, tam jest po drugiej stronie i biega sobie. Jo, on ma tą bluzę, tą z tym takim logiem papugi. Ej, to jest naprawdę mega fajna bluza w ogóle. Ja przyznam szczerze, że oglądałem loga na Paula w sumie trochę i naprawdę mi się mega podobało to, co on robi. Dobra, o kurde, idzie w moją stronę, dobra, musimy się tu przeskoczyć. On sobie tutaj gdzieś biega po tych swoich basenach i tak dalej. To jest chyba leżak, ale to taki minecraftowy. Trochę dziwnie to wygląda, no ale dobra. Logan Paul, no ewidentnie to jest on. Dobra, ciekawe, co on tutaj będzie robić na tej swojej Javierze. Ej, to chata naprawdę jest ogromna. Przysięgam, jest ogromna. To jest nienormalne. Czy ja... Dobra, nie widać mnie na pewno. Okej, bardzo dobrze. Dobra, on tu gdzieś biega. To w ogóle jest jakaś stołówka. Dobrze. Zobaczmy, co on tutaj... Co on tu ukrywa? Tu jest kuchnia. Ja nie mogę, jakie to jest ogromne. No przecież od razu widzę, że to jest jakiś, kurczę, bogaty człowiek. Dobra, co on tu robi? To jest... Czy to przestawia lodówkę, tak jakby, a on coś wypił? Czy on sobie, prawda, jakieś piwerko, czy coś tamtego sączy, czy coś takiego? No nie wiem. Ej, to co to jest? Czemu mu się ogień pali na tym czymś? Nie wiem, dobra, ale nie zrozumiemy tego, widzowie. Nie zrozumiemy tego, co się kryje w głowie takiego milionera. Dobra, co on tu będzie robić? Czy on tu ma jakiś cel? Czy on tak biega od prawej do lewej, bo lubi sobie pograć w Minecraft, co? Ja mam nadzieję, że on... O nie, wiecie co jest najgorsze? My nie mamy żadnego żarcia. Czy dałoby się coś ogarnąć? Ja bym może tu coś poszukał? Czy może w tej kuchni coś będzie? Oj, nie wiem, widzowie, czy nam będzie dane coś zjeść tutaj. Może być ciężko ze zjedzeniem czegokolwiek. O nie, ja nie wiem, gdzie on tu ma pochowane rzeczy. No nie, to poza tym nie jest chyba takie na przeży... O, dobra, tutaj są cegły. To nie... O, dobra, co jest? Na co on wychodzi? Co to ma być? Co jest grane? No, diamenty wrzuca do wody! No, bloki diamentów jeszcze! No widzowie, przecież to od razu widać, że to jest bogaty człowiek. To nie powiecie mi, że nie. No, ja nigdy nie miałbym tyle od... Nie, wiecie co? Ja jednak jestem biednym Polakiem, wiecie? Ja muszę... ja muszę to zebrać. To... Jakby co? Ile on tego wyrzucił? Ej, on to dalej wyrzuca. Czekajcie, ja to biorę. O kurde, ale jesteśmy bogaci, widzowie. To jest niesamowite. Pewnie będziemy mogli to wymienić na żarcie za niego. Let's go! Jeszcze piszę na czacie. Let's go! Co to jest, kurde? Czy on nagrywa właśnie w tym momencie jakiś odcinek w Minecraft? Jestem Logan Paul, ale udaję w Minecraft przez 24 godziny da Baby'ego. Może jest taki odcinek nagrywany. Dobra, zbieram sobie te diamenty. On w ogóle nie zainteresowany tym, że mu to znika wszystko. Ło kurde, on tam ma jakąś zbroję już założył, czy co jest? Nie, ta bluza by lepiej wyglądała. Co on w tej zbroi tak świruje jeszcze tu, że biega po tym domu? Dobra, czekajcie, idziemy za nim w takim razie. Zobaczymy, ściąga to. Ej, w ogóle to jest super skin, jak tak patrzę na niego, naprawdę. Ładnie to wygląda, ładnie jest zrobiony w ogóle. No, dobra, i teraz tak, pytanie... Co on tu będzie robić? Ja potrzebuję żarcia, przysięgam, potrzebuję żarcia. Tylko ja nie wiem, skąd ja mam go ogarnąć. Tu nigdzie nie ma nic do jedzenia. Dobra, wiecie co, ja zrobię taki trik, czekajcie, ja mam mleko, mi nic nie da do żarcia, no jedyne co to sprawi, że nie będę już... On ma żarcie! No nie, on ma żarcie, widzowie, ja jestem głodny! Jak tu by mu ukraść to jedzenie, wiecie co ja zrobię? Ja zrobię tak, że... Nie mam pomysłu, szczerze mówiąc, co mam z nim zrobić. Wyrzucę mu może trochę diamenta jednego? Czy on... Proszę... Odłożył żarcie do skrzynki. Ej, dobra, czekajcie, ja sobie tu lekko podwędzę. Tu tyle mi wystarczy. Dobra, czy on rozwalił... Nie. Czy on rozwalił szybę po to, żeby się dostać na zewnątrz? To jest bycie milionerem, widzowie, to jest bycie milionerem. Chłop w ogóle nie ma... On nie obchodzi go to, że szybę rozbił. Tylko po prostu jest rozwalona szyba i pozdro. Nie, za ile mi się pota kończy? Za 4 minuty mi się kończy pota. No ale mamy niby mleko, możemy mu się pokazać. Pytanie, czy on nam coś zrobi, jak my się mu pokażemy? Ja się boję, że on zadziała negatywnie i że po prostu wiecie, że on... Że po sobie pomyśli, że o kurczę, jakiś intruz, trzeba go tutaj, prawda, pokonać. To tak być nie może i tak dalej. I nie jestem pewien do końca, czy... Czy chce mu się... Nie. Jak on wysadzi sobie basen i mu się to rozleje ta woda, to przecież on będzie... Nie, to się nie dzieje naprawdę, on tego nie zrobi. Nie, no zwariował! Co jest grane? Rozwalił sobie basen? Let's go, jeszcze piszę, let's go! No oczywiście, kurczę, ej, dobra, to
To na bank tu jest nagrywany jakiś odcinek z jego strony, że przez cały dzień udaje DaBaby'ego i rozwala wszystko i mówi let's go. To jest pewne, to jest 100% pewności, że on coś takiego nagrywa. Pytanie teraz, co on dalej zrobi? Czy on coś wysadzi znowu? Czy mi się chce czekać, aż minie te 3 minuty, czy chce wypić to mleko? Ej, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy chce mi się czekać, czy pijemy mleko. Wydaje mi się, że możemy... Dobra, wypijam mleko. Uwaga, pokażemy mu się. Albo teraz poukrywamy się i... O kurde, zobaczył mnie! O nie, o nie, o nie! OMG! Siema! Hello, Logan! Who are you? I'm YouTuber from Poland. Wow, really? Yes! Oh, yay! No, I love Poland! Oh! Me too! Dobra, co on zrobi teraz? Czy on... Dobra, czy on chce, żebyśmy za nim szli, czy co? Czy on mnie zaraz gdzieś ciągnie na jakiś... na jakiejś manowce i mnie... do you want diamonds? I want diamonds. O, nie, ja nie mogę mu powiedzieć, że ja mam jego... Ja nie mogę powiedzieć, że ja mam jego diamenty. O nie! Ale dobra, go to chyba nie obchodzi, że ja mam tyle diamentów, dobra. To nieważne, to możemy mieć te diamenty, możemy mieć te diamenty. O, thank you so much. Okej, okay, dobra, czekajcie, co on tu robi? Czy on mnie będzie oprowadzać po domu? Come with me. Okej. Lecę z nim, lecimy, zobaczymy, co on chce nam przedstawić tak naprawdę teraz w tym, prawda, domu. O nie, czy to jest siłownia? This is my gym, okej, to jest jego siłownia, okej, czyli będziemy chyba zaraz ćwiczyć, co nieco. Dobra, ja chciałbym poćwiczyć w sumie, czekajcie, czy tu mamy jakąś sztangę, którą... To jest Minecraft, tu się nie da ćwiczyć. Okej, no ale przecież już wygrał ten z Floydem, co jest? Pan przysłał, pan with me. No? Co no? Że nie mam pompować? A, że chcesz... Drugą walkę chcę! Okej, dobra, no to... Ale z Loganem z drugi raz? Znaczy z Floydem? No nie wiem, może teraz ktoś inny. No, a z Floydem chcę, no dobra. No to, Logan, pompuj. I need muskus. Okej, przecież to już... Przecież Logan to już jest nabity. Ej, co to jest w ogóle? Co to jest za urządzenie do robienia tutaj jakiegoś, Nie wiem, to jest jakaś ławeczka, ale tak jakby nie za bardzo rozumiem. Dobra, ale Logan Paul ćwiczy. Nie wiem jak... Ej, dobra, Logan, chodź na bieżnię. Uwaga, biegniemy na bieżni. O nie, tu się nie da biegać tak, czy można tak na boki. Można robić slalom na bieżni. Nie no. Logan, very nice gym. I like this gym. Dobra, i teraz let's swim. Okej, dobrze, no idziemy popływać. Dobra, no to popływajmy w takim razie. Chociaż ja już tu troszkę popływałem, ale dobra, on nic nie wie o tym, że ja pływałem w momencie, kiedy... Aha, w oceanie chcesz pływać! No, okej, dobrze, no to idziemy popływać w oceanie. Mam nadzieję, że on mi nic nie zrobi. Ja mam łódkę, więc sobie popływam w łódce. Dobra, uwaga, złamałem girę, dobra, uwaga. Let's go, dobra, no to let's go. O nie, chyba się wkurzył. Wait! Yeah, you are cheating. Okej. No to czekaj, jeszcze raz. 3, 2, 1, go! O kurde, aż się popłakałem. Za mi poleciała normalnie ze śmiechu. Dobra, ej kurde, co jest grane? Czy to było widać na nagraniu? Ej, czy... Nie, bo Logan ze mną wygrywa. Logan ze mną wygrywa. Co jest grane? Ja się popłakałem ze śmiechu. Dobra. Logan Paul. O nie, on szybciej ode mnie pły... O nie! I'm faster. No, okej. Okay. You win, ale... Kurczę, ale to było nie fair, bo mi łza poleciała, no ale dobra. Okej, Logan, O kurczę, dobra, wsiadł mi do łódki. Must go, because it's very late. Więc... goodbye. No, dlaczego no? Ja już muszę. I can sleep here. Why? Co jest grane? Dlaczego ma problem ze spaniem tu w tym miejscu? A że ja mam problem, aha, bo ja myślałem, że napisał, że I can't sleep here, okej, czyli I, no ale, że ja mam spać u niego, no nie wiem, Logan, nie wiem, no, here, okej, thank you, I go sleep, but can I sleep in this bed?
Yes, okay, thank you. Okej, okay, widzowie, więc good night, Logan, a ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie kolejną łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jak chcecie więcej odcinków, w którym po prostu poszukam jakichś innych map do jakichś innych domów, innych twórców, to dajcie koniecznie znać w komentarzu. A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro, pa, pa!